Drodzy mieszkańcy, w związku z wydarzeniami, które miały miejsce na 49. sesji Rady Miasta Starogard Gdański, a w szczególności niezrozumiałym dla członków koalicji zachowaniem radnego Tomasza Walczaka, pragnę złożyć stosowne wyjaśnienia. Przez wiele miesięcy wspólnie z koalicjantami pracowaliśmy nad budżetem gminy miejskiej na rok 2018. Jest to budżet wyjątkowy, bo największy w historii naszego miasta. Planujemy wydać ponad 250 milionów złotych, w tym na same inwestycje blisko 80 milionów. Podejmując go w grudniu, prawie jednomyślnie, wszyscy radni, którzy głosowali na tak, w tym również radny Tomasz Walczak, mieli świadomość, że na realizację zapisanych w nim inwestycji będą potrzebne środki pochodzące z kredytu. Na Komisji Budżetu, dzień przed sesją, radny Walczak pozytywnie zaopiniował tę uchwałę. Tym większym zaskoczeniem był jego niezrozumiały sprzeciw na sesji. Swoim zachowaniem mógł zatrzymać rozwój Starogardu Gdańskiego. Niepodjęcie tej uchwały naraziłoby nasze miasto na potężne straty i odszkodowania i uniemożliwiło kontynuowanie oraz rozpoczęcie inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych. Zastanawiające jest więc jego zachowanie. Nasuwa się pytanie, co radny Walczak chciał na tym politycznie ugrać. Należy wspomnieć, że nie wszyscy radni z klubu Prawo i Sprawiedliwość dali się zmanipulować przez radnego Walczaka. Bardzo dziękuję radnym Stanisławowi Kupkowskiemu i Janowi Strzelczykowi za działanie ponad podziałami dla dobra miasta i głosowanie za przyjęciem uchwały. Krzywdzące są dla nich słowa radnego Walczaka, który zarzucił im przekupstwo. Przypominam, że Stowarzyszenie Nasz Starogard od początku kadencji współpracuje z Klubem Prawa i Sprawiedliwości, tworząc wspólnie ze Stowarzyszeniem Kociewskim i radnymi niezależnymi koalicję w Radzie Miasta. Musicie Państwo wiedzieć, że na koniec 2014 roku, kiedy obejmowałem urząd prezydenta, miasto było zadłużone na kwotę blisko 60 milionów złotych. Na koniec naszej kadencji zadłużenie zwiększy się jedynie o 10 milionów. Za to do końca 2018 roku zrealizujemy inwestycje za kwotę prawie 150 milionów złotych. Z tego miejsca dziękuję wszystkim radnym, którzy czują odpowiedzialność za rozwój Starogardu Gdańskiego. Dziękuję też Wam, drodzy mieszkańcy, za zrozumienie, że wszelkie decyzje podejmuję zawsze z myślą o Was i o mieście. Dziękuję za uwagę.